Profesor Władysław Bartoszewski. Proszę Państwa, nie tylko urodziny są pretekstem do spotkania, najlepszym pretekstem do spotkania, ale także książka wydana, jak zwykle wydana fantastycznie w domu wydawniczym PWN. Książkę współtworzył Michał Komar, Kryptonin Bonza, i dziś będziemy o tej książce rozmawiać. Ona będzie inspiracją. Zaczniemy pierwszy fragment. Jan Nowak-Jeziorański, Łukasz Simlat. Janek i ja kłóciliśmy się o powstanie warszawskie. Nowak był naturą romantyczną, skłonną nie do dyplomacji, tylko do walenia wprost. Wybuchał niesłychanie ostro. Ja też nie należę do najłagodniejszych dyskutantów, więc z domku na Przełęczy dobiegały podniesione głosy. Od pierwszych dni września 1944 roku uczestniczyłem w codziennych odprawach prowadzonych przez skanie Tadeusza Rzęczykowskiego, szefa Wydziału Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej, dla redaktorów gazet i biuletynów powstańczych. Odbywały się one w budynku, w którym dziś od wielu lat mieści się Warszawska Okręgowa Rada Adwokacka, a więc nieopodal zbiegu Alei Ujazdowskich z Placem Trzech Krzyży i ulicą Mokotowską. Miejsce było stosunkowo bezpieczne, co prawda Aleje Ujazdowskie były pod ciężkim ostrzałem, ale że budynek stał blisko linii frontu, więc ryzyko bombardowania z powietrza było nieznaczne. Bomby raziłyby przecież także i Niemców. Z kolei ulica Mokotowska była w naszych rękach, więc wejście do tej strony nie sprawiało większego kłopotu. Kani towarzyszył 30-letni milczący mężczyzna o wyglądzie nader nietypowym. Miał dokładnie ogoloną głowę. Dziś w niektórych środowiskach ogolone głowy występują powszechnie. Wtedy młodzi ludzie szczycili się bujnymi czuprynami, więc milczący, łysy, obok Kani, czyli kto? Byliśmy wciąż w konspiracji, a ta nie skłaniała do zadawania pytań niekoniecznych. Nie zamieniałem z nim ani jednego słowa. Prawdopodobnie parę razy uścisnęliśmy ręce i zapamiętaliśmy się. Tak zaczęła się moja znajomość ze Zdzisławem Jeziorańskim, czyli Janem Nowakiem, późniejszym twórcą i wieloletnim dyrektorem rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa. Panie profesorze, co powinniśmy pamiętać najbardziej i jakbyśmy potrafili stworzyć definicję pana Jana Nowaka-Jeziorańskiego? O czym powinniśmy pamiętać, mówiąc o mistrzu? O czym powinniśmy pamiętać z jego życia, no to życie było służbą, co było zupełnie nieprzewidziane, bo on sobie był w chwili wybuchu wojny pracującym naukowo jako asystent wybitnego prawnika profesora Taylora i miał zamiar pracować naukowo, ani jako dziennikarz, ani jako polityk, bo w zasadzie w żadnej partii nie był przed wojną, ani organizacji poza harcerstwem młodości, też nie. Czyli on sam nie przewidywał zapewne losu, ale tak go życie ustawiło, że wyciągnął z tego wnioski natychmiast służba. No takie szczere wnioski młodego harcerza. Służba. Służba, no bo to jest to zawołanie harcerzy, wszelkich zresztą odcieni i w różnych krajach. Jest w tej książce podziękowanie od Jana Nowaka-Jeziorańskiego na ręce profesora składane i ono brzmi: dziękuję za przyjaźń, nad którą nie pojawiają się żadne znaki zapytania. I ja myślę, że to jest kwintesencja tej relacji, jedna z licznych, które w tej książce się pojawiają. To proszę Państwa chyba dobry początek do tego, żeby od przyjaźni do szczęścia, żeby usłyszeć piosenkę Doroty Miśkiewicz „Lubię być szczęśliwa”. Jak ktoś ma przyjaciela, jest szczęśliwy. Dorota Miśkiewicz zaśpiewa dla pana profesora i dla państwa. A Marek Napiórkowski zagra na gitarze. Piosenka z musicalu „Pamiętnik pani Hanki”. Jerzy Wasowski napisał muzykę. Tak, słowa Antoni Marianowicz.
osób, tyle upodobań. To najbardziej lubi jeden tamto ów. Od osoby różni się osoba treścią marzeń, treścią pragnień, treścią snów. Ja na przykład lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust, a ja lubię, lubię być szczęśliwa. Pasjami lubię być szczęśliwa i prócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu bóstw. Czym jest szczęście, spyta ktoś, kto chce ścisłą znać odpowiedź, a ja nie mam czasu dość, by się nad tym zastanowić po prostu. Lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Dorota Miśkiewicz i Marek Napiórkowski. No nie mogę nie zadać tego pytania. Jak być szczęśliwym? No, ja myślę, że szczęściem jest poczucie sprostania własnym wyobrażeniom o maksimach, do których jesteśmy zdolni. Oczywiście szczęściem jest zdrowie. W pewnym wieku to się wie. Tego się nie wie, jak ma lat, się ma lat 30. Jak się ma lat 60, to już się wie. A później się już na pewno wie, jeżeli się żyje. Więc to jest element szczęścia. Ale drodzy Państwo, ja myślę, że gdybym sobie tak sobie zapytał siebie, czy gdybym mógł zacząć życie drugi raz, to robiłbym to samo i tak samo. Ja powiedziałbym sobie na to, tak, robiłbym to samo, tylko mądrzej, bo więcej wiem. Mam co najważniejsze dla mnie, a to już wyrazem tego jest to, co robię, jest napotkać w życiu ludzi, których się uważa za dobrych przyjaciół. Nie byłoby tych prawie 6 tomów, gdyby nie było tego w dużych wymiarach u mnie. A skoro tak było, no to fajnie. No to czego jeszcze? Czego jeszcze, no? Obfitości nigdy dosyć, panie profesorze. Państwo jesteście szczęśliwi także, bo na to spotkanie zgłosiło się aż 600 osób, a państwo jesteście szczęśliwcami i otrzymaliście zaproszenie na profesora na dzisiejsze jego urodziny. W 1981 roku podczas działania pierwszej Solidarności program Trzeci Polskiego Radia nagrał cykl audycji poświęconych Powstaniu Warszawskiemu, taki rodzaj kroniki codziennej tych 63 dni, powierzając mi merytoryczne ukształtowanie całości. Odwołaliśmy się wtedy do wciąż żyjących uczestników i świadków powstania, którzy mogli dać na antenie głos. Pomyślałem też o Arturze, który w tym czasie walczył we Włoszech i równie mocno jak my przeżywał dramat Warszawy, przelewając emocje na papier. Dokładnie 4 września 1981 roku najpierw można było usłyszeć na falach Trójki komentarz moderatora. Walka Warszawy odbija się szerokim echem wśród Polaków walczących z dala od kraju na różnych frontach świata. Podchorąży z 13 Pułku Artylerii Ciężkiej 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w Italii, 22-letni Artur Międzyrzecki, pisze we wrześniu 1944 roku w miejscu postoju nad Adriatykiem wiersz Modlitwa Warszawska, ogłoszony potem w tygodniku Orzeł Biały. Myśmy byli bardzo odlegli w sensie typu twórczości, bo ja ani nie jestem poetą, ani nie uprawiałem bardzo
trudnej na tym piętrze sztuki przekładowej. Byłem tylko użytkownikiem, powiedzmy, wybranych rzeczy. Otóż Artur był człowiekiem prawym, czystym, świetlistym, obliczalnym, wrażliwym. Tak go odczuwałem, i bo jest to należy do tych ludzi, którzy z upływem czasu nie blakną w pamięci. Z upływem czasu raczej odczuwa się coraz bardziej brak tych ludzi. Proszę pamiętać, że straciłem pierwszy raz wolność mając lat 18 i trafiając w ręce niemieckie. Potem znalazłem się wśród ludzi, potem byłem w więzieniach, gdzie potykałem świętych i łajdaków i pośrednich i różnych. I wśród więźniów, i wśród nadzoru. Więc to jest też szkoła. Inna. Może nie ta, której się chce. I nie ta wybierana. No ale inna. No, twarda szkoła życia. Jak człowiek się nie umie niczego nauczyć, to zasługuje na przykrości. No. Proszę Państwa, dobry dzień. Zapowiadam Państwu, ponieważ Kuba Badach zaśpiewa Państwu tę piosenkę, jeśli mogę Cię prosić w imieniu całej sali. Proszę Państwa, dzień dobry. Muzyka Jerzy Wasowski, słowa Błażej Perkun. Dzień dobry, dzień dobry, Mr. Blues. Tak bardzo dawno już pan nie zaglądał do mnie. Jak widzę, pan nie sam, pan z najsmutniejszą z pań, pan z panią melancholią. Co słychać? Co słychać, Mr. Blues? Pan dawno nie był tu. Jak miło widzieć pana. Widocznie przyszedł pan, aby wykonać plan. Plan roczny zasmucania. Mam wobec pana dług, jaki pewnie pan zapyta. Bo widzi pan to słów, brakło mi tylko nut. I pan mi je dopisał. I pan mi je dopisał, Mr. Blues. Bo widzi pan to słów, brakło mi tylko nut. I pan mi je dopisał. Pan mi je dopisał, Mr. Blues. Pan mi je dopisał, Mr. Blues. Tak. Kuba Badach, Marek Napiórkowski. Prowadzili nas w dobry wieczór. Proszę Państwa, no nie sposób przechodzić z artystycznych nut, nie przejść do artysty, jakim jest Władysław Szpilman, i przeczyta fragment o panu Władysławie Łukasz Simlat. Jeszcze jedno spotkanie ze Szpilmanem, które utkwiło mi w pamięci. Grudzień 1991 roku. Poleciałem wraz z żoną z Wiednia, gdzie pełniłem wtedy od kilkunastu miesięcy obowiązki ambasadora Nowej Polski w Austrii, na kongres historyków zorganizowany przez Uniwersytet w Tel Awiwie. Z okna hotelowego zobaczyłem coś dziwnego, padający śnieg. Czyli widok, zjawisko w Izraelu rzadkie. Schodzimy do recepcji, a tam stoi rodzina Szpilmanów. Wielka radość i znów dłuższa rozmowa wspomnieniowa i polityczna. Z małżeństwa Władysława Szpilmana z Haliną, lekarką, reumatologiem, zrodziło się dwóch synów. Krzysztof, który dziś jest uznanym japonistą i uczy Japończyków ich historii.
oraz Andrzej, stomatolog, kompozytor i producent muzyczny, który bodaj na początku lat 80. zamieszkał w Niemczech. Ojciec niezbyt chętnie opowiadał mu o swych infernalnych doświadczeniach okupacyjnych, ale Andrzej po przeczytaniu Śmierci miasta doszedł do wniosku, że tekst pisany przez Waldorfa powinien być uzupełniony chociażby, dla przykładu, o informację, że oficer Wehrmachtu, który ratował Szpilmana, nie był Austriakiem, lecz Niemcem. W 1946 roku wydawca przyjął wersję austriacką, bo ani cenzor, ani przeciętny polski czytelnik mający w świeżej pamięci hitlerowskie bestialstwo nie uwierzyłby faktom. Austriak to brzmiało jakoś łagodniej, a czy zgodnie z prawdą, to już inna sprawa. Andrzej wszczął poszukiwania żony i dzieci kapitana Wilma Hossenfelda. Wystąpił też do Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem o przyznanie Hossenfeldowi tytułu Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, do czego doszło ostatecznie dopiero w 2009 roku. Władysław Szpilman już tego nie doczekał. 7 lipca zadzwonił do mnie Andrzej, pytając, czy mógłbym, co byłoby zgodne z wolą zmarłego i rodziny, przemówić na pogrzebie. Oczywiście. Żegnałem na cmentarzu wojskowym na Powązkach przyjaciela, z którym łączyła mnie wspólna pamięć, wspólna wiedza o solidarności w czasach trudnych. Nadal jeżdżę corocznie do Halamy, wiedząc, że go już tam nie spotkam. Nie będziemy się łapać za łokcie, przerywać sobie, krzycząc: a pamiętasz, a ja wiem, ja wiem, ja wiem. Ale zachowuję zaproszenie na warszawską premierę filmu Pianista. Byliśmy na niej z żoną. Oczyma wyobraźni widzę twarz Adriana Brodego, który na ekranie przenika w twarz Władysława Szpilmana, grającego przed mikrofonami Polskiego Radia 23 września 1939 roku. Łukasz Simlat przeczytał Państwu fragment o panu Szpilmanie. W tym też opowiadaniu pada historia tuż przed wojną, została zbombardowana elektrownia. Pan szedł do kina, zdaje się. 23 września, dokładnie po południu, 23 września 1939 roku, w czasie oblężenia Warszawy, odczuło to całe miasto, bo dopóki elektrownia była czynna, szereg urządzeń napędzanych prądem było czynnych. Więc wszyscy odczuli, że coś stało się w elektrowni na Wybrzeżu Kościuszkowskim. Rzeczywiście i wtedy to były te ostatnie chwile, kiedy jeszcze radio działało, jeszcze Starzyński przemawiał przez radio, a Szpilman grał w Polskim Radio, melodie Chopina rewolucyjne możliwie. I to był taki symbol i wyznacznik, bo nazwisko było mi znane i z przedwojny z radio. Cały wykonawca, znany kompozytor i akompaniator w radio, no to był człowiek znany. Czyli Szpilman należał do pojęć znanych ludziom, który dorosły mniej więcej. Okładka pięknie podpisana, rzeczywiście. Historyczna okładka. Historyczna właśnie. To będzie w kolejnym tomie, to już wiemy. Bo między chyba innymi tak. Będzie Jerzy Giedroyć. Będzie Krzysztof Skubiszewski, będzie Stefan Meller, będzie Bronisław Gieremek, będzie rodzina Zagórskich, ale Jerzy Lerski. Wybieraliście panowie chronologicznie, prawda? Nie, to jest bardziej złożone. Mówię o pierwszych tonach. To jest pytanie, które nieraz pada, zasadne. Niektórych ludzi poznałem w bardzo późnym fragmencie ich życia, i niezbyt długim, a byli szalenie ważni dla mnie. Niektórych znałem długo i niczego takiego specjalnego nie zachowałem w pamięci, co uważałbym za potrzebne opisywać. Jest to moja prywatna znajomość i tyle, i może i dla nich. Ale zasada jest taka. Próbowałem ustawiać ludzi nieżyjących, bo nigdy za życia o nikim nie pisałem, chyba jako rodzinie kogoś nieżyjącego. Według mniej więcej czasu, w którym on zaczął w moim życiu, a ja w jego, odgrywać jakąś rolę. Profesora Skubiszewskiego poznałem, kiedy był już w rządzie Mazowieckiego, a Stefana Mellera poznałem,
kiedy był już tak samo w nowych układach Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Czyli była to znajomość nie bardzo długa, ale bardzo ważna. To potem się układa na jakiś ciąg. W pierwszym tomie są ludzie, którzy mnie formowali w szkole średniej i w konspiracji. No bo to była moja młodość, lat no, od gimnazjum no, do 20 paru. Potem były więzienia, w których byłem pod prąd. Potem była wiosna nadziei, no to była wiosna odwilży w Polsce, nadziei 55-56, a potem było to, co się bardzo bujnie rozwijało i wtedy się wynurzali w moim życiu jako ważni ludzie, których być może bym w ogóle nie zauważył. Władysław Bartoszewski był Państwa gościem. Kochani, dziękuję za wszystko, ale strach pomyśleć, co to będzie, jak będziemy obchodzić w kinie Atlantik 95. Ale to co, można ciąć jak? No, można po czwartym tomie, po trzecim? Nie, bo chodzi o to, dowolnie, chodzi tak, o... pan może wszystko. Poza tym czego nie mogę. Przekroił pan dokładnie siebie. A mam kogo innego kroić, żeby powiedzieć się na pana wysłuchę? Można powiedzieć o kroju Bartoszewskiego. No, no właśnie. Proszę państwa, wszyscy czujcie się zaproszeni na tort pana profesora. Dziękujemy cukierni Blikle i dziękuję artystom. Kamila Bar, Dorota Miśkiewicz, Kuba Badach, Marek Napiórkowski. Równie artystyczna dusza Ewa Marciniak. Równie artystyczny Michał Komar. I Łukasz Simlat, jakżeż on czytał. I profesor Władysław Bartoszewski. No, dziękuję. Dziękuję za twórczy współudział. Panie profesorze, to jest wydawnictwa, z domu wydawniczego PWE. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Z najlepszymi życzeniami. Jaka może inaczej, jaka jest recepta na to, by mieć tyle energii, woli życia, ciekawości świata i ludzi? No nie znam, może dobrze dostać w kolej młodości i później zacząć, żeby wyciągnąć z tego wnioski. Bo ja zacząłem życie publiczne, czynne, mając lat 68. Bo wtedy zaczęła się dopiero trzecia rzecz możliwa. Także może to, ale nie wiem, ja bym był posiadaczem takich recept, takich tajemnic, to zrobiłbym majątek albo górów rozbitych. Nie wiem.